Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem wam o Powstaniu Wielkopolskim. Dzisiejszą lekcję podzielimy sobie na dwie części. Najpierw opowiem o tym, jak doszło do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a potem omówię jego przebieg i znaczenie. 11 listopada 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa. Tego samego dnia, jak przyjmujemy w sposób symboliczny, Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Jednak sprawa przyszłości, zaboru pruskiego była ciągle nierozstrzygnięta. Bo to jest inna sytuacja niż ta po II wojnie światowej. Klęska Niemiec w II wojnie światowej była totalna. Państwo niemieckie nie istniało. Państwo niemieckie było kupowane. Tutaj po I wojnie światowej mamy podpisany rozejm, ale mimo przegranej wojny. Istnieje ciągle państwo niemieckie, istnieje ciągle armia niemiecka, administracja niemiecka, i ciągle Niemcy panują nad Wielkopolską. Jesień 1918 roku. To w Niemczech czas niespokojny. Dochodzi do wystąpień rewolucyjnych. Te nastroje rewolucyjne docierają również do Wielkopolski. Przejawem tych nastrojów rewolucyjnych są rady robotniczo-żołnierskie, jakie zaczynają powstawać na terenie Wielkopolskim. Początkowo dominują w nich Niemcy. Szybko jednak do akcji wkroczyli Wielkopolanie, którzy doprowadzili do spolonizowania rad. Powstają równocześnie Rady Chłopskie, które nie uzyskały większego wpływu na politykę, natomiast odegrały później dużą rolę, służąc za prowizacją w czasie powstania Wielkopolskiego. Innym elementem i struktury politycznej Polski Zachodniej tego okresu były Komitety Obywatelskie. Oparte na konspiracyjnych strukturach narodowej demokracji, bo w zaborze Pruski dominacja narodowej demokracji była totalna i całkowita. 10 listopada 1918 roku na wiecu Narodowego Stronnictwa Robotników ujawniono istnienie komitetu, który przekształcił się następnie w Radę Ludową. Następnego dnia działacze Centralnego Komitetu Obywatelskiego dokonali wyboru komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Ta Naczelna Rada Ludowa nie takim quasi rządem Polaków, pozostających jeszcze pod panowaniem państwa niemieckiego. Naczelna Rada Ludowa została też uznana przez rząd Rzeszy za reprezentanta interesów polskich w Wielkopolsce. Równocześnie z tą aktywnością polityczną Polacy zaczynają organizować własne formacje militarne. Akcję werbunkową prowadzą Komendę Straży Obywatelskiej, oraz działająca w Poznańskim polska organizacja wojskowa. Jak się szacuje, liczebność tych formowanych oddziałów to było około 4000 ochotników. Wielkopolanie, bowiem z jednej strony uważali, że trzeba czekać na decyzję zwycięskich mocarstw. Byli przekonani, że ta decyzja zwycięskich mocarstw musi być taka, że Wielkopolska Wchodzi w skład odrodzonej rzeczpospolitej, ale z drugiej strony przygotowali się do przyszłego ewentualnego powstania, gdyby nie było innego wyjścia, aby połączyć się z Macierzą. Spiskowcy planowali takie powstanie na początek roku 1919, ale tak jak mówię, priorytetem było tutaj czekanie na decyzję wielkich mocarstw. W grudniu 1918 roku. Sytuacja w Wielkopolsce zaognia się. Niemcy wzmacniają swoje siły zbrojne na tym terenie przez ochotnicze formacje Grenżuzu i Heimatszucu. W Poznaniu z inicjatywy Narodowego stowarzyszenia Robotników zbiera się Sejm Dzielnicowy, który obraduje od 3 do 5 grudnia. Zatwierdził on Naczelną Radę Ludową jako reprezentanta interesów polskich na ziemiach Zaboru Polskiego. Takimi wybijającymi się postaciami Naczelnej Rady Ludowej byli Wojciech Korfanty, Władysław Sejda i ksiądz Stanisław Adamski. I właśnie ten ostatni, ksiądz Adamski. 3 grudnia mówił podczas obrad Sejmiku Dziennicowego w Poznaniu. Cytuję. Czekaliśmy na zniszczenie marzeń naszych lat nieomal 150. Będziemy umieli czekać jeszcze tych kilka tygodni, które nas dzielą od ostatecznego uregulowania sprawy państwowości Polski. Takie było stanowisko politycznych przywódców Polaków zaboru Pruskiego. Czekamy na decyzję wielkich mocarstw. Ale wypadki potoczyły się zupełnie inaczej. Oto bowiem 25 grudnia 1918 roku, na pokładzie angielskiego statku wojennego Concorde przybył do Grańska. Ignacy Jan Paderewski wraz z żoną towarzyszył mu major Zygmunt Iwanowski oraz pułkownik brytyjskiej armii. Wade. Już w Gdańsku, na Paderewskiego, czekała delegacja Naczelnej Rady Ludowej na czele z Wojciechem Korfanty. Niemcy próbowali zablokować przyjazd Paderewskiego do Poznania, ale interwencja brytyjskiego pułkownika sprawiła, że Paderewski mógł przybyć. Dzień później, 26 grudnia, do stolicy Wielkopolski. Mieszkańcy Poznania zgotowali mu królewskie powitanie. Biograf Ignacego Jana Padreskiego, Marian Marek Drozowski, tak relacjonował to powitanie Padreskiego w Poznaniu. Cytuję: Domy były ubrane emblematami i sztandarami narodowymi. Na ulicach stały gęste szpalery ludzi. Szczególnie licznie zgromadziła się młodzież. Chory na grypę Padreski. Nie mógł z balkonu hotelu Bazar, gdzie się zatrzymał, podziwiać zorganizowanej na jego cześć parady młodzieży. Dla Polaków w Poznaniu, przybycie do Poznania, wielkiego Polaka, wybitnego kompozytora, wielkiego orędownika sprawy polskiej było świętem narodowym. Stąd te manifestacje pod hotelem Bazar, stąd wywieszane polskie flagi, polskie symbole narodowe. Ale w Poznaniu Mieszkali również Niemcy, którym się to nie podobało. Tym bardziej, że do Poznania wracają żołnierze, którzy walczyli na froncie francuskim. Dzień później Niemcy manifestują swoją obecność w mieście, zrywają polskie flagi i symbole narodowe. Historyk Powstania Wielkopolskiego, Lech Wyszczelski, tak opisuje okoliczności wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po południu 27 grudnia. Do macierzysty koszar w Poznaniu przybył szósty pułk grenadierów liczący około tysiąca żołnierzy. To żołnierze tego pułku zainicjowali pod wieczór w minionego dnia zrywanie polskich i alianckich flag oraz usuwanie patriotycznych napisów. Zaczęli też włamywać się do mieszkań Polaków posądzonych o nastawienie patriotyczne. Polacy natychmiast zareagowali demonstracją uliczną. Doszło wówczas do konfrontacji, skąd demonstracją miejscowych Niemców. Padły pierwsze strzały. Uznać to można za początek powstania. Jego wybuch był aktem spontanicznym. W czasie walk, niedaleko prezydium policji, poległ pierwszy uczestnik powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Franciszek Ratajczak. I tu mamy spór o to, czy Franciszek Ratajczak był pierwszą ofiarą powstania Wielkopolskiego, czy nie. Dlaczego? Nie ulega wątpliwości, że w walkach w Poznaniu pierwszy poległ. To Franciszek, Ratajczyk. Ale tego samego dnia, wiele godzin wcześniej, bo 11:30, w Boczkowie, niedaleko Kalisza, Niemcy ranili śmiertelnie Jana Mertkę, żołnierza formowanego w kaliszu batalionu pogranicznego, pochodzącego z podostroskich przygodzic. I on jest dzisiaj powszechnie uważany za pierwszą śmiertelną ofiarę powstania Wielkopolskiego. Chociaż. Z formalnego punktu widzenia poległ, zanim jeszcze powstanie Wielkopolskie wybuchło. I teraz mamy taką sytuację, że w Poznaniu dochodzi do spontanicznych walk. Kierownictwo polityczne jest tym przerażone, tego nie planowało, myśli o tym, jak zakończyć te przedwcześnie wszczęte walki i tym, który sprawił, że powstanie Wielkopolskie rozdało się na całą Wielkopolskę. Był podporucznik Mieczysław Paluch, który w nocy 27 na 28 grudnia, kiedy ważyły się decyzje co do losów powstania, przekazał telefonicznie spiskowcom polecenie, aby natychmiast rozpocząć powstanie i przejąć władzę w poszczególnych miastach i miejscowościach Wielkopolskich. To polecenie Paluch Zostało z entuzjazmem podjęte na wielkopolskiej prowincji. I następnego dnia powstanie Wielkopolskie ogarnia coraz większe połacie Wielkopolski. I tu mamy trudną sytuację, w jakiej znalazło się tworzące się państwo polskie, które nie mogło bezpośrednio zaangażować się w pomoc powstańcom Wielkopolski, bowiem groziło to wybuchem wojny z Niemcami. A na taką wojnę. Słaba jeszcze druga Rzeczpospolita nie mogła sobie pozwolić, ale taka pomoc dla powstańców Wielkopolskich bardzo szybko ze strony odrodzonej Rzeczpospolitej nadeszła. Wspomniany już batalion pograniczny sformowany w Kaliszu wkroczył do zaboru Pruskiego, zajął pobliskie Skalimierzyce, a potem razem z przysłanym z Warszawy pociągiem pancernym który otrzymał miano Poznańczyka, 31 grudnia opanowano Ostrów Wielkopolski. Następnego dnia, 1 stycznia, pociąg pancerny Poznańczyk, wspólnie z powstańcami z wyzwolonego wcześniej Pleszewa i Ostrowa, zajęli pobliski Krotoszyn. Pierwszym dowódcą powstania Wielkopolskiego był major Stanisław Taczek. Później, w uzgodnieniu z Józefem Piłsudskim, Władzę nad powstaniem przejął generał Józef Dowbor-Muśnicki. Powstańcy opanowują większość Wielkopolski. Nie opanowano pewnych miast, miejscowości leżących na obrzeżach Wielkopolski: takich jak Kępno, Wschowa, Międzyrzecz, Piła czy Bydgoszcz. Szczególnie cenną zdobycz były niemieckie samoloty. Które przejęto na lotnisku ławica pod Poznaniem. Jak się szacuje, zdobycie tego lotniska 6 stycznia było największym łupem wojennym w dotychczasowych dziejach oręża polskiego, bowiem wartość sprzętu przejętego na tym lotnisku szacuje się na 200 milionów marek polskich. Zdobyto bowiem 70 samolotów, z tego 50 gotowych natychmiast do startu. Była to niezwykle cenna zdobycz, którą zresztą powstańcy szybko użyli w prowadzonych przez siebie działaniach wojennych. Pierwsza faza powstania Wielkopolskiego kończy się mniej więcej w połowie stycznia. Powstańcom udało się zająć większość Wielkopolski. Na opanowanym obszarze powstaje polska administracja, formułuje się powstańcza armia. I Naczelna Rada Ludowa 14 stycznia 1919 roku skierowała apel do Rady Najwyższej Sprawozdawczyni w Paryżu. Czytamy w nim, cytuję: Walka przybiera charakter walki ludowej, wszystkimi okrucieństwami, które z tym są związane. Komisariat nie chce przelewu krwi i dąży do rozejmu na podstawie obecnego status quo z pozostawieniem sprawy całego zaboru konferencji. Przekreśli to, co się stało. Jest niepodobieństwem. Koalicja powinna to zrozumieć i wymóc na Niemcach uznanie linii demarkacyjnej. Żądamy, by koalicja przysłała tu wojskową komisję rozjemczą i zmusiła Niemców do rozejmu. Jednocześnie Komisariat Naczelnej Rady Ludowej zwrócił się do Komitetu Narodowego Polskiego z postulatem, by alianci narzucili Niemcom zawieszenie broni. Podjęta zostaje akcja dyplomatyczna. Udało się pozyskać tutaj marszałka Fernanda Fosza. W tym czasie, kiedy trwają rozmowy dyplomatyczne, w połowie stycznia Niemcy zgromadzili znaczne siły i przystąpili do ofensywy. Krwawe walki rozgorzały wokół Leszna na dodrom i notecie. 1 i 2 lutego Polacy i Niemcy toczą bardzo zacięte walki o Szubin, Łabiszyn, Rynażewo. 3 lutego Niemiecka ofensywa na froncie północnym załamała się. Polacy kontratakiem odrzucili wroga za notyć. Odbito Rynażewo. Powstańcy onieśli zwycięstwo w bitwie pod Kcynią. Niemcy zostali rozbici pomimo wsparcia artyleryjskiego i wykorzystania w walce pociągu pancernego. Powstańcy zdobyli tu dużą ilość broń. Wielu Niemców poległo. Ci, którzy przeżyli, mówili później o rzezi pod Kcynią. 4 lutego. Odbito Szubin. Wyparcie Niemców Zanoteć oznaczało przywrócenie linii frontu sprzed podjęcia przez Niemców ofensywy. Jednak Niemcy mogą mówić o pewnych sukcesach. Udało mi się zająć Chodzisz i margonin, ale niemiecka ofensywa na południu również się załamała. Po krwawej bitwie Polacy co prawda utracili Zduny, ale to był jedyny sukces ofensywy niemieckiej na tym kierunku. Dochodzi do krwawych walk w okolicach Rawicza. Obie strony poniosły duże straty. Próby powstańców zajęcia miasta zakończyły się niepowodzeniem. Akcja dyplomatyczna przynosi rezultat i 16 lutego 1919 roku przy okazji przedłużenia rozejmu na froncie zachodnim podpisano w że zawieszenie broni w Wielkopolsce. Kończy się militarna strona powstania Wielkopolskiego. Rozejm ten był co prawda wielokrotnie łamany, ale do wznowienia działań wojennych na dużą skalę nie doszło. Na wyzwolonych terenach powstaje silna, sprawna polska administracja. Rośnie również siłę armia Wielkopolska pod twardą ręką generała Józefa Dobur-Muśnickiego. Typowo partyzanckie oddziały przekształcono w regularne wojsko. Pod broń powołano kilka roczników rekrut. Jak szacują historycy, w maju 1919 roku Armia Wielkopolska liczyła 70 tysięcy żołnierzy. Swoją siłę i moc pokazała 3 maja 1919 roku, kiedy odbyła się uroczysta defilada na podpoznańskim lotnisku Ławica, która była pokazem siły Armii Wielkopolskiej. Powstaniu Wielkopolski, jak skrupulatnie policzyli historycy, zginęło 1714 Polaków. W walkach poległo 1051. Z ran i chorób zmarło 459. Bez wieści zaginęło 103. W bliżej nieustalonych okolicznościach 101. O przyszłości Wielkopolski zadecydowała konferencja pokojowa w Paryżu i traktat wersalski więcej o tym na kolejnej lekcji historii i właśnie na mocy podpisanego 28 czerwca 1919 roku traktatu wersalskiego prawie całą Wielkopolskę włączono w granice II Rzeczypospolitej Powstanie Wielkopolskie było więc jednym z nielicznych polskich powstań które zakończyło się zwycięstwem Poznaniak profesor Janusz Pajewski, Zapytano naukę wypływającą z Powstania Wielkopolskiego, odpowiedział w czynach, żeby zwyciężać politycznie. Trzeba umieć się dobrze organizować, rozumieć chwilę dziejową, która może być pomyślna lub nie i być konsekwentnym w działaniu. To, co chowało powstańców wielkopolskich za każde powstanie, za każdą wojnę zapłaciliśmy daninem krwi. To, co wczoraj, dziś, jutro stanowi całość i o tym nie zawsze pamiętamy. Zrozumienie przeszłości utrzymuje świadomość narodową i umożliwia walkę o przyszłość.